Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Nawet piwowarczy przed KSW80, witamy serdecznie. Witam serdecznie. Słuchaj, no ostatnio się nie napracowałeś w klatce. Ustanowiłeś rekord, nie do końca ty, tylko twój rywal. Juras machnął ręką, no w końcu ktoś musiał. Natomiast no, ta walka wiele nam nie mówi. I twoje wrażenia po tym pojedynku, krótkim pojedynku, złość, wściekłość, że nie mogłeś pokazać tego, co zaplanowałeś. Jak ty wspominasz te 5 sekund na torwarze? Nie no, tragedia, generalnie tu nie ma się co rozwozić. Bardzo, bardzo czarny scenariusz to był po tej walce. Nie spodziewałem się tego, no ale też z perspektywy czasu, jak na to spojrzę, że właśnie ta walka była wzięta tam, nie wiem, 5 czy 6 dni przed, z wakacji. No sam jestem sobie winny, to była głupia decyzja. Teraz na całe szczęście gdzieś tam już podjąłem współpracę z psychologiem, tak, na spokojnie sobie to przepracowałem wszystko w głowie i powiedzmy, że właśnie te złe chwile, które się wtedy wydarzyły, mam już na tyle przepracowane, że staram się o tym nie myśleć i skupić się na tej walce, która będzie za 2 dni. Mówisz o tym, że to była taka trochę, jak ją nazwałeś, głupia decyzja. Czyli to jakby też taka na przyszłość jakaś twoja jest sugestia, nauczka, że już nigdy więcej w podobny sposób walki brać nie będziesz? Tak, myślę, że tak. To było no, głupie na pewno. Wątpię, że tym bardziej właśnie jak skończyła się w taki sposób, w jaki się skończyła ta walka. Ja też dużo na tym straciłem, czy wizerunkowo, czy sponsorsko, czy... Właśnie sponsorsko też? No, zdecydowanie. Czy przede wszystkim, no, o sobie, nie? Taką opinię po prostu troszeczkę, może nie, że się załamałem, bo nie jestem też jakiś tam, nie wiem, że mega pesymistycznie patrzę na te rzeczy, ale no, był taki miesiąc przybicia, powiedzmy, gdzie musiałem to sobie wszystko na spokojnie w głowie rozbić. No, ale raczej w przyszłości wątpię, żebym już brał po prostu tak szybko, plus z zawodnikiem, którego w ogóle nie znam, jakby nie wiem, co on robi, nie, bo na przykład następna walka Bogdana też się zakończyła bardzo szybko. Gdybym wiedział, że to będzie tego typu przeciwnik, to pewnie bym się z 2-3 razy jeszcze zastanowił. Mówisz, że nie chcesz do tego wracać i rzeczywiście, zaraz przejdziemy do tego, co czeka cię teraz, a nie do przeszłości, ale tylko dopytam, bo właśnie, czy w ogóle ty masz taką świadomość, że w ogóle wszedłeś w tą walkę, że w ogóle to wejście do klatki, bo to tak, czy zdążyłeś się skupić na tym, co jest przed tobą w ogóle, po tym całym zamieszaniu, po tym wszystkim, czy to było kompletne takie roztrzepanie? W sensie po walce, tak? Przed walką też, czy w ogóle się skupiłeś na tym wszystkim, czy to, że ta walka była wzięta w ostatniej chwili, nie spowodowała to takiego troszeczkę... Na pewno nie byłem tak na przykład skupiony jak zazwyczaj, kiedy jest ten pełny okres przygotowawczy. Ale widzisz, no też takie rzeczy się zdarzają naprawdę bardzo rzadko. Nie spodziewałem się, że to akurat na mnie trafi. Też powiem ci, że on mnie trafił w taki sposób, że nie dostałem tego do końca jakby na szczękę, w sensie, że odłączyło mnie przez szczękę, tylko uderzyłem tyłem głowy potylicznym płatem po prostu o matę i wtedy mnie totalnie odcięło, bo pamiętam, że jakby pamięci nie straciłem, może te pierwsze tam właśnie 30-40 sekund mi umknęło, potem już było w miarę okej, ale strasznie mnie bolał tył głowy. Miałem tam lekki wstrząs mózgu i musiałem niestety zostać w szpitalu na całą noc, więc to w ogóle nie była moja wymarzona noc, kiedy jest KSW, ludzie się bawią, jest fajnie, przyjechała moja rodzina, a ja muszę spędzić czas w szpitalu, nie? Natomiast jedna rzecz, której warto wspomnieć, no bo wszyscy ci, którzy rozkładają takie to na czynniki pierwsze i znają się absolutnie na tych technikaliach, no to zaczęcie walki od niskiego kopnięcia bez poprzedzających ciosów mogło nie być dobrym pomysłem. To proszę, powiedz mi następnym razem. No, bo teraz to już wiem, nie? Teraz to już, no tak, no to było głupie, nie? Ale no co ja mogę zrobić? Już czasu nie cofnę. Jak wyglądają teraz w takim razie treningi, sparingi? No od loła zaczynamy wszystko, nie? Co się da. Ale nogi nikt nie przywiązuje, kuli ci jakieś nie przypią do nogi. Nie. No mówię, teraz znowu wchodzę, walę loła i mam nadzieję, że nie za pierwszy raz. Słuchaj, no te przygotowania w takim razie, no już nie, to nie było 5-6 dni, to było znacznie więcej, no więc jak długo, jak dawno ty wiesz, że będziesz się bił w piątek z Bartkiem? O, to jest właśnie taka walka, gdzie naprawdę już o wiele wcześniej wiedziałem, nie tak, że na przykład, bo praktycznie każda walka była tak, że tam się zmieniał przeciwnik i na przykład 6 tygodni wiedziałem przed, albo i mniej, nie, czy to z Leśko, czy z Dusisem, to zawsze tam się zmieniali przeciwnicy, a tutaj akurat było powiedziane, że z Bartkiem się bije, no i tak naprawdę z dobre 2 miesiące wiem o tym, także też sobie pooglądałem Bartka, ja go też w ogóle znam, poznaliśmy w ogóle, moja druga walka zawodowa na Babilonie, to
walczyłem właśnie przed Bartkiem. Potem się spotkaliśmy na zawodach jiu-jitsu, generalnie w porządku gość, ale no tak się ułożyło to wszystko, że będziemy musieli stoczyć walkę. No jest grono osób, które nie do końca wierzy w to, że to jest jego kategoria wagowa. Jak o tym masz na ten temat opinię? Okej, no teraz widziałem, że on naprawdę mocno przytył, tam chyba jego nawet trener się gdzieś wypowiadał, że waży 107 kilo, to nawet więcej ode mnie, bez tych cięć. No nie wiem, zobaczymy jak on się będzie czuł. Też mi się zdaje, że generalnie to był bardziej zawodnik 8-4, no ale już stoczył w kategorii 93 kilo kilka walk. Kwestia jak on się czuje. Swoją drogą jest to całkiem śmieszne, że razem z Michałem Sobiechem brali udział w tym samym programie, a różnica jest 3 kategorii wagowych. Raz, dwa, 4 kategorii wagowych. 6-6 jest Michał Sobiech, a 9-3 jest teraz Bartek Gładkowicz. No zobaczymy, co on pokaże, natomiast dla Ciebie najważniejsze są Twoje przygotowania i też Twoja waga, no bo jesteś młodym zawodnikiem, więc te kilogramy naturalnie idą do góry. Czy jesteś w stanie to okiełznać i Michał musi być trzymana cały rok? Czy na roztrenowaniu jesteś całkowicie w stanie spuścić lejce? Jak to wygląda od strony dietetycznej, aby nie było problemu z limitem na wadze? No ja też jestem taką osobą, że w ogóle lubię jeść, więc czasem tam no, nie powstrzymuję się zawsze, jeśli chodzi o jakieś dobre jedzonko czy słodyczek. Ale teraz no, długo się trzymałem. Podjąłem właśnie współpracę z dietetykiem, z Łukaszem, z Równowagę Czerwińskim. No aczkolwiek troszeczkę mam jeszcze tych kilogramów do zbicia. Zaczynałem teraz z wyższego pułapu, więc to cięcie będzie trochę cięższe. Aczkolwiek jeszcze w takich granicach, że na spokojnie jestem w stanie zrobić do tej półciężkiej wagę. Czerwony smok nam się kojarzy głównie z zawodnikami kategorii niższych niż wyższych. Z kim ty się do tego pojedynku przygotowywałeś? Przygotowywałem się właśnie z Tomaszem Kondraciukiem. Przygotowywałem się też z bardzo dobrym moim kolegą Mariuszem, który on nie walczy akurat zawodowo w MMA, ale jest bardzo dobrze ogarnięty w K1. Z Michałem Gniadym, z którym przyjechałem tutaj też do Narożnika. Przyjeżdżali też chłopacy z Czech, z Oktagonu, z wagi właśnie ciężkiej, półciężkiej, którzy mnie tam dociążali. I generalnie był akurat w tym momencie, kiedy ja się przygotowywałem, taki duży miszmasz w naszym klubie, że było zawsze z kim do porobienia z tej kategorii wyższej. I też często gdzieś tam właśnie z chłopakami się łapałem prywatnie, żeby gdzieś tam doszlifować różne elementy, gdzieś tam, żeby mi poemitowali troszeczkę styl Bartka, czy te jakieś jego skrętóweczki, dźwignie, które lubi robić, nie? Żebym tam w miarę miał przećwiczone te elementy. A ty jesteś z tych zawodników, którzy chcą pokazać i udowodnić, że są w stanie w płaszczyźnie rywala pokazać mu, że są lepsi, no bo mówmy się, że teoretycznie nie byłoby może najlepszym pomysłem szukać parteru z ośmiornicą. No tak. Powiem Ci, że generalnie fajne by to było, ale ja nie wiem, czy ja jestem teraz na takiej super pozycji, żebym ja sobie, wiesz, jeszcze próbował kogoś zdominować w jego płaszczyźnie. Przede wszystkim muszę zawalczyć mądrze, strategicznie. A co wyjdzie w walce, to wtedy, to znaczy będę czuł też w walce, na ile on mi pozwala, to wtedy być może pójdę do tego parteru, chociaż nie mówię, że wcale będę go unikał, aczkolwiek wiadomo, no nie jest to najmądrzejsze, żeby się tam z nim kulać, bo to jest jego najmocniejsza płaszczyzna. No, dopadła Cię klątwa tak zwanego Heraklesa, niestety, czyli nie odkrycie roku. Oj, jesteś... klątwa od razu Heraklesa, to jest kolejne wyzwanie, można teraz sobie na kolejne zasłużyć, od razu klątwa Heraklesa, bardzo to jest duże nadużycie moim zdaniem, raczej powód do tego, żeby właśnie budować się na kolejnego na przykład, tak? No tak, dokładnie. A co zrobiłeś z tym Heraklesem z odkrycia roku, schowałeś? Nie, no mam na półce, ale myślałem, czy go właśnie nie przetopić, czy coś w tym stylu. No wiesz. Bo on jest ciężki taki, nie wiem, z czego on tam jest wykonany, ale jest naprawdę solidny, nie? Że jakbym kogoś rzucił, to bym mógł umrzeć. Do pary, moim zdaniem. No oby tak było, nie? Mam nadzieję, że no właśnie tak też przepracowane teraz zostało dużo elementów, też właśnie ta praca z tym psychologiem, więc mam nadzieję, że ten rok tylko w górę, nie? Trzymaj sobie to pod uwagę, będziemy o tym pamiętać i będziemy tutaj mieli oko szczególnie tutaj skierowane, żeby rzeczywiście ewentualnie coś pod tym względem się wydarzyło. Wspomniałeś o tym psychologu. Chciałem do tego nawiązać też jeszcze, bo mówisz o tym, że to jest przepracowane z psychologiem. Tak się zastanawiam, oczywiście nie zdradzając szczegółów, bo to jest wasza sprawa, to jest sprawa oczywista. Jasne. Ty przede wszystkim jak szedłeś, to przede wszystkim z czym miałeś kłopot? Z tym, że to się tak szybko wydarzyło? Z tym, że się w ogóle wydarzyło? Czy z tym, że nie chciałbyś, by to się powtórzyło? W sensie z tą pracą z psychologiem, tak? Co ja czułem po tym wszystkim. Tak.
No przede wszystkim, że właśnie to się w ogóle wydarzyło. Nie fajnie dostać knockout jeszcze w tak szybki sposób. No bardziej bym był, powiedzmy, zrozpaczony, gdyby faktycznie się przygotowywał na tego przeciwnika, a bardziej miałem taki żal, no nie wiem, do siebie, że po prostu wziąłem to tak szybko, nie przemyślałem, głupia decyzja, tym bardziej, że po prostu duże konsekwencje były po tym, tak jak ci mówiłem właśnie o tych sponsorach, czy o różnych ich rzeczach, czy na przykład właśnie utrata rankingu. Ja tylko dopytam, jeszcze o tych sponsorów, to odeszli sponsorzy, powiedzieli dziękujemy, nie będziemy dłużej z tobą współpracować, czy ciężko było znaleźć kogoś nowego? Dużo miałem takich, którzy mi na przykład jednorazowo pomagali do walki z jakimiś tam... I nie chcieli potem już. Już potem nie, na przykład nie chcieli, no, ale trudno, takie życie, nie, płakać nie będę. Po prostu trzeba, znaczy też rozumiem po części ich postawę, po prostu trzeba znowu udowodnić swoją wartość. No, a z tym psychologiem, no to na początku, tam pierwszy miesiąc, dwa, to wolałem jednak samemu sobie to wszystko przepracować w głowie, bo też chciałem za bardzo o tym tam rozmawiać. Oczywiście rozmawiałem na przykład z ludźmi na sali, z trenerami, to też dla nich wielkie podziękowania, bo dobrze mnie przyjęli, chłopaki fajnie jakby nie próbowali mnie, powiedzmy, dobić, tak, tylko podnieść mnie jakoś na duchu, a potem gdzieś tam stopniowo dorzuciłem tego psychologa, żeby z kimś pogadać, się wygadać, a może mi jakieś ciekawe swoje spostrzeżenia lub jakieś po prostu gry umysłowe mi dorzuci, które będę mógł wykorzystać przed walką. Także dziękuję, Bartku, no i faktycznie jest lepiej. Z całym szacunkiem do Kornela Zapadki, ale nie uważam, żeby to był największy sprawdzian w karierze Bartka Gładkowicza. Zdecydowanie mocniej bym się skupił na tej walce, na której on, jak to gdzieś mniej więcej to ujęli, głowa nie dojechała, czyli walka z Umarem C. To jest 15 minut sporej dawki wiedzy na temat Bartka w twojej opinii? Tak, tak. Ta walka i walka z Dawidem Hoskiem, też często ją oglądałem, bo tam było właśnie tak przeplatane, że troszeczkę Bartek przejmował pałeczkę, troszeczkę Dawid, a u Omara to było widać, że po prostu ta siła fizyczna naprawdę dominowała Bartka, no ale też zakładam, że on teraz będzie silniejszy, ponieważ widziałem, wizualnie widać, że on przytył, napompował się, pewnie wyciągnął z tego wnioski. A co, on mówił, że Kornel był jego najmniejszym? Nie, to ja uważam, że nie był. To jakby wiem, bo chodzi o to, że wygrał, jest po zwycięstwie. No tak, tak, Buchmacherz tak. Też na to patrzył i fani też na to patrzą. Oczywiście. Natomiast no uważam, że to jakby nie kierowałbym się tym, no bo to była też lokalna gala, tak, no żadna seria zwycięstw. Trzeba spojrzeć na ostatnie walki Kornela, tam z 4 czy z 5 tych ostatnich walk, no to generalnie wszystko wygląda tak samo. Oczywiście nie chcę mu nic ujmować, bo znam go osobiście, lubię gościa, ale no MMA to on raczej nie robi, nie? Tylko próbuje zrobić zejście, jak się nie uda, no to dobijają go i tyle. Tak to wygląda mniej więcej. Powiedz, jeżeli chodzi o narożnik, to kogo się możemy spodziewać? W narożniku będzie mój trener Bartosz Jezierski, Przemysław Biskup, czyli tak w zasadzie standardowo, jak są zawsze, i mój przyjaciel Michał Gniady. Okej. Okay. No to chyba tyle od nas. Wszystko tak wiemy? Jest. Tak jest, wszystko wiemy. Na kolejnego Heraklasa czekamy i żadnej klątwie nie myślimy. Oby nie było jakby coś, to zawsze pomożemy też i tutaj wszystko pójdzie dobrze. Dobra. Dziękuję bardzo. I to będzie ten taki dla ciebie przynajmniej rzeczywiście satysfakcjonujący powrót do walki. Super, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękujemy. Dzięki. Dziękuję.